Witam, witam bardzo serdecznie. Aleksander się kłania. Dzisiaj dwie sprawy. Pomówimy sobie o wtopie pana ministra Sikorskiego, który został zrobiony, no, można powiedzieć tak delikatnie powiedzieć, w balona, w ciula, bo został po prostu wkręcony, można powiedzieć, w rozmowę z osobami, które podawały się za prezydenta Poroszenko. Wyobraźcie sobie, no pan minister, no wiesz, niedawno też, jakiś czas temu, również gdzieś tam dał się nagrać. No tutaj można powiedzieć, że historia, no można powiedzieć, się powtarza. Natomiast drugą sprawą, o której porozmawiamy, to jest bawiąca się Ukraina. No jest wojna, czy w końcu nie ma, no bo po doniesieniach, po jednym poście, o którym wam tutaj mówiłem, właśnie wystawiony przez sztab generalny. No cóż, to o takich rzeczach nie wolno mówić. Nie wolno mówić, nie wolno pokazywać, bo inaczej, no to jest właśnie, jak to mówiono, cóż, no, no niedobra o tym mówić w każdym razie. Nie wiem, kochani, patrząc na to, to jestem przerażony, bo się okazuje, że chyba trzeba tutaj dobierać słowa. Trzeba dobierać słowa, trzeba pokazywać, co się pokazuje, bo inaczej, no, jeżeli nie wbijamy się w tą narrację, nie pokazujemy, nie mówimy, że wojna jest wszędzie, nie mówimy, że, no, nie mówimy to, co jest na co dzień mówione. Ogólnie rzecz biorąc, to wszyscy jesteśmy ruskimi, no, nucami. Aż w ogóle nie można mówić o pokoju, bo można zostać podżegaczem do pokoju, a to też jest niedobra. To też jest niedobra. W każdym razie pokażemy to, o czym nie wolno mówić, o tym, czego nie zobaczycie w mediach głównego nurtu, i tutaj zaryzykuję, po prostu pokażę to, o czym wcześniej tylko mówiłem, czyli jak bawi się Ukraina. Mówiłem o wakacjach, wspominałem o wakacjach, więc o tych wakacjach porozmawiamy. No cóż, myślę, że trzeba takie rzeczy pokazywać, bo to sprawia, że no po prostu zaczynamy myśleć. I ja mam nadzieję, że kilka osób, które trafią tutaj właśnie na ten materiał, to po prostu może się podrapią w głowę i no to jak to w końcu jest? I tym osobom serdecznie życzę. Można pójść na skróty i wywalić telewizor. Efekt będzie ten sam. Myślenie się włączy. Zacznijmy od ministra Sikorskiego. Jeżeli nie wiem, czy widzieliście ten film, czy nie, w każdym razie jest na platformie X, można go sobie znaleźć. Ogólnie chodzi o to, że polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział w rozmowie z prankerzami, tak się nazywa te osoby, które robią sobie jaja z kogoś, podszywają się pod kogoś, robią jakieś żarty. Ogólnie w internecie pranki widzieliście, właśnie z niejakim Wowanem i Leksusem, którzy przedstawili się jako były ukraiński prezydent Petro Poroszenko. Znany ze swoich antyrosyjskich wypowiedzi minister był bardzo szczery, szczerze mówiąc. Rozmowa jest w języku angielskim, ale już niedługo, słyszałem, pojawi się tutaj z polskimi napisami, więc będziecie mogli sobie tą całą sprawę i szczerość pana ministra Sikorskiego zobaczyć prawdopodobnie bardzo szybko. Ogólnie, co Polska może pomóc Ukrainie, wysyłając na front uchylających się, no to pan minister stwierdził, że jesteśmy gotowi pomóc w poborze waszych obywateli do wojska w Polsce. No i tu jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób to ma być. Będziemy ich łapać, czy będziemy ich zachęcać, żeby sami przyszli? Nie wiem. Ogólnie pan minister, co jest bardzo ciekawe, stwierdził, że jesteśmy w stanie wyszkolić kilka ukraińskich brygad. No to już i tak się dzieje. My, ukraińscy żołnierze, są szkoleni przecież w Polsce już od jakiegoś dłuższego czasu, więc no okej, no tutaj uważam, że żadna nowość. Chwalą sobie to szkolenie w każdym razie w Polsce, ale co jest bardzo ważne i co mnie zaskoczyło pozytywnie w tej rozmowie, że polscy żołnierze na Ukrainie to już niemożliwe, więc to dobrze. To dobrze, bo no, uważam, że no, wejście tam naszych polskich żołnierzy to byłoby po prostu zaangażowanie się w konflikt zbrojny. Tak uważam w każdym razie. Tak, jednak
pomysłu wprowadzenia wojsk właśnie na Ukrainę, naszych wojsk, żeby było jasne, to już tak całkowicie nie jest dla niego, że tak powiem, niemożliwe, bo tak naprawdę według pana Sikorskiego wszystko może się zmienić, jeśli front zacznie się załamywać, czy tak na przykład Rosja zajmie Odessę na przykład. Tak, co dalej tam było takiego ciekawego, już wam kochani mówię. Sikorski uważa, że należy blefować i publicznie wspierać Macrona, aby, no cytuję, Putin się martwił. Zapytanie o przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, no właśnie nasz minister spraw zagranicznych odpowiedział całkowicie bez ogródek, że proces ten może potrwać nawet dekadę, zwłaszcza, że Europejczycy nie są skłonni zaakceptować kraju z konkurencyjnym rolnictwem i dużą populacją. Moim zdaniem zapomniał tutaj dodać, że bardzo skorumpowanego kraju, bo korupcja jest chyba najwyższa w Europie, o czym zresztą każdy wie, o czym nawet wspominali angielscy czy tam amerykańscy generałowie, że część broni gdzieś znika, część czegoś znika, a w ogóle wszystko znika i się już nigdy nie odnajduje. Sikorski, który aspirował do stanowiska sekretarza generalnego NATO, uważa, że przystąpienie Ukrainy do sojuszu jest również mało prawdopodobnie. No powiem wam, że tutaj dużo rzeczy bardzo mnie cieszy. Że jak powiedział, będę cytował, ten pomysł jest wykorzystywany na Zachodzie jako karta przetargowa z Rosją, a nie ma chęci prowadzenia wojny z Rosją w Europie. To absolutna czerwona linia. Rozumiecie? Rozumiecie? No, szczerze mówiąc, nie wiem, jak to będzie teraz skomentowane, ale facet po prostu, no cóż, no zajmuje ważne stanowisko, jeżeli chodzi tutaj właśnie o nasz kraj, prawda? I wywalił totalnie wszystko. Nie wiem, czy wy dobrze zrozumieliście, to znaczy mam nadzieję, bo i może mnie poprawcie, może źle myślę, ale facet naprawdę wywalił wszystko, karty na stół. Ogólnie Putin to teraz siedzi chyba z piwem, z chipsami, no i się śmieje, bo ogląda dobrą komedię. No wywalono wszystko. Dosłownie. Czy blefujemy, co należy zrobić i tak dalej, i tak dalej. No ja myślę, że taka osoba, czy to... Ja nie wiem, jak w ogóle do czegoś takiego mogło dojść. To jest dla mnie w ogóle niewyobrażalne. To jest szok. Tak, ale cóż tu jeszcze ciekawego? A tak naprawdę na porządku dziennym to kryzys energetyczny. Duża część Ukrainy stanie się niezdatna do zamieszkania i będziemy mieli kolejną ogromną falę uchodźców. Tą falę uchodźców tutaj, kochani, to pan minister Sikorski już zapowiadał ileś tam miesięcy temu. Minister szczerze przyznał, że interesy USA i Ukrainy nie są zbieżne i roześmiał się radośnie, gdy przyszło do podważenia Nord Stream. To świetna robota, cytuję. Teraz wiemy, że Amerykanie wiedzieli o tym z wyprzedzeniem i nie powstrzymali tego. Na koniec praktycznie minister Sikorski skrytykował prezydenta Dudę, wyjaśniając, dlaczego mówienie o amerykańskiej broni nuklearnej w Polsce jest szkodliwe i bezużyteczne. Słuchajcie, musicie poczekać na ten film. To jest dosłownie mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata, co pan minister wywalił. Tak po prostu. W tle sobie ustawił Parlament Europejski, o ile dobrze widziałem. No cóż, poczekajcie na film i sobie to obejrzyjcie. No jestem ciekawy, jak to będzie komentowane przez nasze najwyższe władze. Jestem bardzo, naprawdę, ale to bardzo ciekawy. Tak, ale przejdźmy płynnie do punktu drugiego, czyli po prostu mówmy o tym, o czym nie wolno mówić. Mówmy o tym, czego nie zobaczycie w telewizji głównego nurtu. No jest jeden taki pan, chyba tanie podróżowanie czy coś takiego. Facet po prostu zebrał się i pojechał na Ukrainę. Pojechał na Ukrainę i nakręcił filmik. Jak to wygląda? Wszystko w Odessie. Wiecie co? Ja chyba nie będę tego komentował. W każdym razie jeszcze nie teraz. Zerknijcie. Wybrałem takie dwa momenty. Musicie to zobaczyć, bo powiem wam, no śmierć
i zagrożenie. Ogólnie, naprawdę. Ogólnie fajnie zatytułowany, ukraińska Ibiza, szalone imprezy przy linii frontu, Odessa, sierpień 2024, zerknijcie na początek. Mam tu dość głośno, proszę bardzo. Bary, dyskoteki, wszystko działa, wojny nie widać, a do linii frontu, w linii prostej jest tutaj, no, gdzieś ponad 100 kilometrów tylko. Często tędy też lecą rakiety, no, ale nikt się tym tutaj nie przejmuje. Starają się żyć po prostu normalnie. Dzieją się tu jakieś incydenty, wiadomo, po alkoholu. Wczoraj jeden z żołnierzy ukraińskich zastrzelił taksówkarza, bo nie chciał go zawieźć, gdyż był zbyt pijany. No, takie rzeczy się zdarzają. No i jak tam, podoba się początek? Imprezka. Tany, zajebiście. Otwarte imprezki, piwka się można napić. To jest długi film ogólnie, ma on gdzieś jakieś 21 minut. Można zobaczyć kluby, można sobie fajnie wypocząć. Kolega mówi tam o cenach, chyba o obiadzie, obiedzie kosztującym 20 zł. No cóż, nic tylko jechać. Zresztą ja w poprzednim materiale, gdzieś tam, zobaczcie sobie, właśnie mówiłem, że pokazywałem na bieżąco, rozmawiając z wami, kręcąc materiał, szukałem, ile kosztowałby mnie teraz wyjazd na weekend. Załóżmy od czwartku do niedzieli, od piątku do niedzieli i tak dalej. Powiem wam go ani. Śmieszne pieniądze. Tak więc, no kurczę, jeżeli myślicie, że tam jest wojna i ten kierunek jest już dla was nieosiągalny, nieprawda, wejdźcie sobie na booking.com albo home to go, albo coś takiego, obojętnie gdzie, albo chociażby na biura podróży, możecie jechać, nic wam nie grozi, ale o tym nie wolno mówić, absolutnie, no ale żeby jeszcze tak powiedzieć, jak wypoczywają na co dzień właśnie ukraińscy żołnierze, znaczy, przepraszam, oni powinni być w wojsku, ale tam nie są, bo pobryć jest od 25 roku życia, więc 18-latkowie do 25 mogą się śmiało bawić, siedzieć. Są też inni, ale oni to się tam wykupili. Są podane kwoty, które tam właśnie szanowny pan kolega gdzieś tam usłyszał, za które można się wykupić i doskonale bawić. Zresztą popatrzmy, bo ja myślę, klimat plaży, koniec wakacji, początek roku szkolnego, dzieci nasze do szkoły, my już do pracy, zapewne wszyscy jesteście po urlopie, więc troszeczkę ciepła z ukraińskiej plaży, z Odessy, 100 kilometrów od frontu, to na pewno nam się przyda, tak się nam na pewno cieplej zrobi, myślę. No to jak, kochani, bawcie się dobrze, usiądźcie, piwko, chipsy, poczujcie ten klimat. Koteki, wszystko działa, wojny nie widać. No a dziś tak jak gdyby wojny nie było. Na tej plaży Arkadia jest naprawdę straszny tłum. No to wszędzie gra muzyka, wieczorem pewnie będą dyskoteki. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego ci wszyscy dobrze zbudowani mężczyźni nie są na wojnie. Odpowiedź jest bardzo prosta. Być może nie chcą po prostu ginąć za skorumpowanych polityków. Mobilizacja obejmuje mężczyzn, którzy ukończyli 25 rok życia. Więc młodsi mogą się bawić spokojnie. A starsi? Kto ma odpowiednią ilość pieniędzy, może załatwić sobie specjalne zaświadczenie o nieprzydatności do służby wojskowej. Czyli za kilka tysięcy dolarów lekarz wynajdzie jakąś chorobę, która uniemożliwia trzymanie karabinu czy jazdę czołgiem. I wtedy już można spokojnie spacerować po ulicy, pójść do klubu, czy nawet wyjechać z kraju. Wielu Ukraińców ucieka przez zieloną granicę do Polski czy Rumunii. Ale nie dowiemy się o tym z polskich mediów, gdyż mówi się tylko, że Ukraińcy to bohaterowie, którzy dzielnie walczą za swój kraj, a nie uciekają po cichu do Polski. А зараз я всіх запрошую себе відчути Ісусом Христом. Ну як? Теплей вам?
Mówi na pewno. Ale tak szczerze mówiąc, do kogo my mamy mieć pretensje? Do Ukraińców? A dlaczego? A po co? A czemu? A z jakiej racji? No, weźmy na to, to by działo się u nas. Wszyscy byśmy wyczuli, że to jest pic na wodę fotomontaż i możemy jechać do sąsiadujących Niemiec. Wziąć 12 tysięcy na jakąś tam ochronę, brać jakieś 800 plus, coś tam i myk z powrotem do domu. A potem to już dajemy tylko kartę, nie musimy jechać do Polski, tylko gość sobie jedzie, wypłaca pieniążki, my mu dajemy odpowiedni procent i żyjemy sobie jak pączki w maśle. Chyba że chcemy zaoszczędzić, to przyjeżdżamy sobie tutaj do Polski, bierzemy kasę, znaczy wiecie, do Niemiec bierzemy kasę i wracamy sobie wypocząć nad polskim morzem. Tak samo oni robią. Przyjeżdżają tutaj i tak dalej. Dlaczego robią? Bo nie są idiotami. Bo można. Bo ktoś daje. I to za darmo. No to czemu z tego nie korzystać? I na kogo my mamy być źli? Na Ukraińców? Że co? Że skorzystają z tego, że korzystają z tego wszystkiego? Z naszej dobroci? Wszyscy daliśmy się zrobić ciula. Ale o tym nie dobra mówić, bo przecież no jak? Wszyscy są przecież szpiegami z automatów. Wszyscy, którzy mówią o tym, pokazują takie filmy nagrane. A tego jest mnóstwo. Tego jest naprawdę mnóstwo. Zresztą nie trzeba oglądać filmów. Każdy z was teraz na własnym telefonie booking.com, home2go albo inną stronę internetową, którą znacie, zobaczcie sobie, możecie sobie zaplanować. Tak, dosłownie jutro już możecie jechać na Ukrainie i naprawdę dobrze wypoczywać. Gwarantuję, że ceny są niskie, a teraz po wakacjach są jeszcze niższe. Będziecie tako. No. Rozumiecie. Ale jak to powiedział sztab Wojska Polskiego, poczekajcie, ja przypomnę z ostatniego materiału. Już wam mówię, to było ogólnie rzecz biorąc. Celem jest tworzenie inspirowanych organizacji, mówiono o Rosjanach. Celem jest stworzenie inspirowanych organizacji pozarządowych, które mają prowadzić narrację sprzeczną z racją stanu danego państwa, wywoływać wątpliwość i niechęć do prowadzenia działań obronnych itd., itd. No słuchajcie, no tu tutaj ręce opadają. Ogólnie rzecz biorąc, nie ulegaj narracji nowych ruchów i teorii nawołujących do wyłączenia Polski ze wsparcia na Ukrainie, ale tego jest pełno, jest potąd. Ja oczywiście jestem zdania, że musimy patrzeć. Ja jestem z tego pokolenia, gdzie Rosja to jest B. Wcześniej byli B Niemcy, teraz jest Rosja, bo wcześniej mnie uczyli, że Rosja to nasz przyjaciel jest. I uczyłem się rosyjskiego. No, pamiętacie te czasy? Ja pamiętam pochody pierwszomajowe, z kołnierzykiem takim chodziłem we fartuszku i trzymałem i popylaliśmy pod TT. No teraz jest odwrotnie. Teraz już Niemcy są OK, a Rosjanie są B. Zupełnie co innego, czego mnie uczyli w latach tamtych 70. Zupełnie co innego. No to no kurwa, zgłupieć można. Naprawdę, można zgłupieć. I panowie tam drodzy i tak dalej, trzymajcie się z daleka od polityki. Naprawdę, żołnierze powinni trzymać się z daleka od polityki. I ja oczywiście się zgadzam. Ten post dowództwa, super, jest jak najbardziej na miejscu. Powinniśmy dostosować się do sytuacji geopolitycznej, jak najbardziej tak, patrzeć na zagrożenia, na różnego rodzaju rzeczy, na jakieś tam grupy, które ewentualnie gdzieś tam mogły przesiąknąć do naszego kraju albo są pod władaniem właśnie Rosjan czy kogoś, bo w zależności, jak widać, na przestrzeni 30 lat to się zmieniło raz w tą i tak dalej. Jak najbardziej tak, ale jest jeszcze internet. Teraz już to nie przechodzi. 30 lat temu czy tam 40 lat temu to ja nie mogłem skonfrontować tych sytuacji, a teraz mogę. Teraz wpisuję wujka Google i bach. Zresztą to jest fajny współczynnik, przyznacie, że można to robić. Teraz jak będą mówili, coś się wydarzy i tak dalej, nie wiem, Węgry nie, za daleko. Nie nasz sąsiad bezpośrednio, ale na przykład, kurczę, Niemcy chociażby, tak? Czy, nie wiem, jakiś inny, obojętnie, już bez znaczenia jaki kraj, już
nie będę wymyślał tutaj, bo jeszcze się ktoś obrazi z tamtego kraju, ale obojętnie kto, to teraz chyba najlepszym wyznacznikiem jest Google.com albo coś tam, znaczy Google, Booking.com albo coś tam i zobaczyć, czy można tam jeździć na wakacje, to w końcu jest ta wojna, czy jej nie ma. Każdy może sobie, drodzy panowie, tam u góry z dowództwa, którzy daliście ten post, każdy może sobie to sprawdzić. Więc przestańcie nas robić po prostu w ciula. Święta, długie kolejki, wracają do domu elegancko, autobusy przyjeżdżają, czy tam busy wypłacają pieniądze, wracają z powrotem, samochodów bardzo dużo. Zresztą, o, teraz mi się przypomniało, jechałem, wypoczywałem teraz. Tak naprawdę jak wyjechałem z domu, to mnie prawie w domu miesiąc nie było. Byłem na Słowacji, byłem na Węgrzech, pojechałem też na Ukrainę, co ja gadam, o Ukrainie chcę mówić. Pojechałem też na, w tym kierunku to jest na, do Chorwacji. No właśnie. I słuchajcie, już takie materiały mnie mogliście zobaczyć, jak, gdzie był skręt, tam właśnie już tam jechali samochody, czołgi, tylko że sportowe, Porsche, Maybachy, inne takie tam. Na lawetach, już zarejestrowane, w pełnym uzbrojeniu, czyli nowe laczki, zajebiste. No i to jedzie w tamtą stronę. Człowiek głupieje teraz w tym momencie. Mówi, co jest? No co jest? Kurczę. A potem wjeżdżasz na takie, do takiej Słowacji, wjeżdżasz do takich Węgier, a szczególnie w Chorwacji. Słuchajcie, naprawdę, w Chorwacji można Ukraińców znaleźć tyle. Fury eleganckie. Mi się nie chciało tego kręcić, bo mnie po prostu... A żałuję teraz, bo mógłbym to teraz pokazać. Na myjni furki takie, Lexusy, Mercedesy, jakieś tam inne Lambo, inne takie pierdolone Lambo. Lambo chyba nie, ale coś podobnego tam stało. Nie pamiętam, nieważne. W każdym razie na ukraińskich blachach. Bawią się na plaży, siedzą, piwko piją, śmieją się. No i jak? Fajnie? No mi to dało dużo do myślenia. No ale przecież niedobra o tym mówić. Nie wolno o tym mówić. Nie wolno. Ja się sporo w ostatnim czasie naoglądałem. I co? I nie można mówić? My powinniśmy przede wszystkim mówić, owszem, trzeba pomagać. Trzeba. Każdemu sąsiadowi, z którym się dobrze żyje. Trzeba. Ale nie kosztem swoich obywateli. A dwa. Nie... Jak to chciałem powiedzieć, bezinteresownie, że oddajemy wszystko, paliwo oddajemy, będziemy wspierać ich energetycznie i właśnie a propos wspierania energetycznie, jak to było mówione, nasz węgiel nieopodatkowany, nasze elektrownie wysyłamy, tak, będziemy wspierać te imprezy będziemy wspierać, tak? Te imprezy będziemy wspierać, tam, żeby im czasami prądu nie zabrakło, jak się bawią na plaży, albo żeby tam te wszystkie neony na tych wszystkich w tych wszystkich kafejkach, imprezach, dyskotekach, żeby nie zgasły, tak? To mamy wspierać? No nic. Co ja więcej mówię, lepiej zakończę. W każdym razie tyle. Miało być krótko, no ale chyba w takich przypadkach, sami przyznajcie, nie da się. Cóż, na koniec, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, kliknij subskrybuj lub dzwoneczek, zaznacz sobie dzwoneczek, żeby nie przegapić dalszych treści. Przekazujcie ten materiał dalej. Myślę, że warto, tylko uwaga, zostaniecie rosyjskimi onucami w tym momencie. Tak. Jeżeli macie ochotę wesprzeć ten kanał, w opisie pod filmem możecie znaleźć sposób, w jaki sposób można to zrobić. Możecie postawić mi na przykład kawę przez portal Buy Coffee, za co będę serdecznie wdzięczny. Kupię sobie kawulca, żeby gdzieś nie wjechać do rowu, jak gdzieś tam znowu będę jechał. A czasami spać się chce. A jedno możecie zrobić już teraz, po prostu trzymać kciuki i życzyć mi bardzo dobrze. Byłoby fajnie. Naprawdę za to jestem również niezmiernie wdzięczny. Kłaniam się wam również i za takie wsparcie. Naprawdę to bardzo, bardzo doceniam. I tyle. No cóż. Zapraszam do oglądania dalszych materiałów, a przede wszystkim do kontaktu. E-maila znajdziecie właśnie. E-maila znajdziecie tutaj również w opisie filmu. Tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Kłaniam się wam nisko.
Aleksander. Cześć.